wideotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj razem rozpakujemy kolejny produkt od firmy Jabra. Jest to zestaw głośno mówiący do samochodu. Nazwa dosyć adekwatna do funkcji w sumie samego zestawu, czyli Freeway, ponieważ jest to zestaw głośno mówiący. Pierwszy zestaw z dźwiękiem surround, virtual surround, mam te trzy głośniki i który umożliwia nam obsługę urządzenia całkowicie bez użycia dłoni, ponieważ tutaj możemy zarówno wykonywać, odbierać połączenia, nawiązywać nowe głosowo, jak i cała obsługa urządzenia łącznie z parowaniem z naszym telefonem, smartfonem również odbywa się bez użycia na dobrą sprawę rąk. Sam zestaw głośno mówiący wydaje się dosyć spory, ponieważ pudełko jest dość duże. Tutaj możemy podejrzeć już sam właśnie głośnik, sam zestaw, gdzie mamy opisane zaraz po otwarciu najważniejsze funkcje, najważniejsze cechy tego właśnie zestawu głośno mówiącego. I tutaj zwróćcie uwagę, właśnie mamy te trzy głośniki, które są tutaj zaraz pod maskownicą. To, żeby się dobrać do tego urządzenia, trzeba jednak otworzyć, ja chyba zrobię to w dół, ponieważ tam jest zaklejone. Są informacje w języku polskim, również na opakowaniu tutaj z tyłu właśnie informacja, pierwszy samochodowy zestaw głośno mówiący Bluetooth z dźwiękiem Virtual Surround. To jest taka jedna właśnie informacja w języku polskim. Na uwagę zasługuje fakt dobrych parametrów technicznych, ponieważ tutaj po naładowaniu tego urządzenia mamy aż 40 dni gotowości i około 17 godzin słuchania czy prowadzenia rozmów. W opakowaniu nic więcej nie ma. Wszystkie akcesoria znajdują się tutaj z boku, z jednej jak i z drugiej strony i to od nich właśnie zaczniemy, tylko się do nich dobiorę. To chyba muszę najpierw wyciągnąć sam zestaw, a do zestawu też jeszcze są przytwierdzone dodatkowe właśnie książeczki z instrukcją obsługi, gwarancją. Ok, to na bok i może od tych książeczek od razu zaczniemy. To jest informacja o ograniczonej rocznej gwarancji. Tutaj mamy samą właśnie instrukcję obsługi, instrukcję instalacji również w języku polskim. To jest chyba kolejna gwarancja czy specyfikacja. Nie, to jest specyfikacja samego urządzenia. Plus informacja o rejestracji produktu, także to może śmiało na bok odejść. I teraz zobaczmy tutaj dalsze akcesoria, które nam tutaj producent dorzucił do tego. Nie ma ich za dużo, szczerze mówiąc, ponieważ to jest wszystko. A co to mamy? To jest tak, ładowarka samochodowa. Tutaj ze złączem USB, to oczywiście wkładamy do zapalniczki samochodowej. Natomiast ładowanie urządzenia prawdopodobnie, jeżeli to jest osobny kabel USB, będzie możliwe zarówno przez port USB z naszego komputera, jak i oczywiście z samochodu. Tutaj jest złącze, którym podłączamy urządzenie, żeby się nam po prostu ładowało. Kablem USB do ładowarki samochodowej i mamy uniwersalny kabel. Sam przewód jest dosyć długi, pewnie są 2 metry. Nie wiem, czy to jest informacja gdzieś na pudełku szybko teraz. Nie, nie ma, tylko jest informacja właśnie 14 godzin rozmów, 40 dni gotowości. Nie ma, pewnie gdzieś w specyfikacji będzie informacja o kablu, ale wydaje mi się, że to jest coś koło 1,5-2 metrów. Także zobaczymy, oczywiście w recenzji będą wszystkie te najważniejsze właśnie informacje. Wykonanie samej ładowarki jest dość dobre. I przejdziemy teraz może już właśnie do samego zestawu. Zobaczcie, na tle dłoni, prawie całą dłoń sam zestaw głośno mówiący zajmuje. Wykonany jest moim zdaniem bardzo dobrze. Tutaj jest mój ulubiony materiał, czyli plastik taki trochę imitujący gumę. Nie zostawia ślady, żadne ślady tutaj nie są widoczne na tym. Z tyłu mamy taki klips, który pozwala nam na umieszczenie na przykład na osłonie przeciwsłonecznej przy samochodzie, tak jak to jest zaprezentowane zresztą na zdjęciu, na opakowaniu. No dosyć porządny się wydaje i mocny uścisk z tyłu, no taka podstawowa specyfikacja. Mamy tutaj również radio, FM, voice, przycisk odbierania rozmów, plus oczywiście możliwości te, o których wcześniej wspominałem, czyli bezprzewodowe. Wyciszenie urządzenia, głośność plus minus i spróbuj, tutaj są wszystkie tak, port USB z boku oraz przycisk on off urządzenia, pewnie jest nienaładowane, także, a jest naładowane. Welcome.
You are now ready for pairing. O, już możemy parować. Go to the Bluetooth menu on your phone. Turn on or enable Bluetooth. Search for devices and select your Jabra hands-free device. Select pair or OK. If asked for a PIN code, enter 0000. No jednak było dosyć naładowane to urządzenie. Przy okazji słyszeliście, jak zaraz po włączeniu tego urządzenia możemy parować nasze urządzenia. Ja teraz to wyłączę, nie będę tego robił, nie będę parował, ale spróbuję zdjąć maskownicę, ponieważ więcej żadnych portów tutaj już nie ma. I pokażę Wam te głośniki, bo sam ich jestem ciekaw, jakie to są wielkości, ale chyba ta maskownica tak łatwo nie zejdzie. Ta maskownica, wiecie co, jednak nie chcę zejść, ja się z nią trochę tutaj męczyłem, a nie chcę nic urwać, nie chcę nic zepsuć. Także prawdopodobnie nie da się jej ściągnąć, ja się jeszcze dowiem, zobaczę. Jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno te głośniki będą na zdjęciach w recenzji tekstowej na naszym portalu www.videotesty.pl. Zapraszam Was do rejestracji, do udziału w konkursach, które nadal trwają. No i oczywiście do subskrypcji naszego kanału YouTube. W tym rozpakowaniu to jest na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.